To jest bardzo śmieszne mówić w Sydney Europie, bo tu jest daleko od Europy, ale Europa jest kontynentem, który był wiodącym kontynentem dla świata przez ostatnie 800 lat. I myślę, że jest nim dalej, dlatego że z Europy jednak wychodzi bardzo wiele myśli, bardzo wiele refleksji, bardzo wiele zastanowienia. I chociaż Europa w tej chwili jest jakby w krytycznym momencie, bo Zjednoczona Europa się chwieje, chwieje się waluta europejska, ale naprawdę Europa jest wielkim eksperymentem, który jest wzorem dla świata. Niechże inne kraje też spróbują się na tyle zjednoczyć, żeby potrafiły działać wspólnie, bo już dzisiaj idea małego kraju, idea jednego narodu, coś, co ma historię krótką, bo pochodzi od czasów Napoleona, zaledwie 200 lat żyjemy w narodowym świecie i to mija. I musimy znaleźć się w nowym świecie, który będzie inaczej uporządkowany. I Europa tutaj ze swoim wielkim zapleczem myśli może coś nowego wnieść. Ja w to wierzę. Chociaż oczywiście wiem, że Europa się też chwieje, że ma swoje słabości. Ale wierzę, że Europa jest świetnym projektem, ta Zjednoczona Europa. I Polska w tym projekcie ma bardzo dużą rolę do odegrania i odgrywa ją, co najważniejsze. Ja widzę, jak wiele w Brukseli dzisiaj jest Polski i to jest nasz sukces. Tragedia w Smoleńsku wstrząsnęła Polską, wstrząsnęła zresztą światem, bo to rzadko się zdarza coś tak dramatycznego jak upadek samolotu z prezydentem i z ogromną grupą bardzo wybitnych Polaków, elity polskiej. Jest to wydarzenie tragiczne, no ale historia polska jest pełna tragicznych wydarzeń i myślę, że dzisiaj wiemy dobrze, że nigdy nie poznamy do końca wszystkich przyczyn, że prawdopodobnie był to splot ogromnej ilości okoliczności nieszczęsnych, ale raczej sądzimy, że nie było to działaniem świadomym. Natomiast no, trzeba się pogodzić z każdym najgorszym nawet wydarzeniem i żyć dalej. I Polska idzie naprzód. I to jest to, co mnie cieszy. Polska, mimo że kuleje, mimo że politycznie możemy mieć dużo różnych pretensji do tych, których Polska wybrała, ale jednak na tle innych krajów ościennych Polska wypada świetnie. Jest dużo lepszą demokracją, dużo lepiej funkcjonującą niż demokracje krajów ościennych. I to nie tylko tych na wschodzie, ale tych i na południu. No nie na zachodzie, bo zachód niemiecki, powiedzmy, często nam imponuje, no bo tam demokracja ma jednak głębokie korzenie. Natomiast Polska jest jednak mimo wszystko jakimś success story. Chociaż w szczegółach nam się szalenie dużo rzeczy nie podoba i w szczegółach bym wszystko krytykował i krytykowałbym rządzących, ale per saldo my jednak mamy najlepszy czas w naszej historii. I to warto pamiętać, żebyśmy się nie obudzili później z myślą, że najlepszy czas już był. Otóż on jest. Tak jak się Polsce ostatnio powodzi, nie powodziło się nigdy. I to jest nasze szczęście, aż to, że my mamy większe ambicje, że chcielibyśmy, żeby było dużo lepiej, żeby Polska była dużo piękniejsza, dużo sprawiedliwsza, dużo bardziej społeczna. To też prawda. Ale pamiętajmy, że i to jest już wielkim sukcesem, co mamy i brońmy, żeby tego nie popsuć.